Ośrodek sportu i rekreacji w Policach ma już 10 lat. 24 października uroczyście obchodzono jubileusz. Policki OSIR istnieje od 2004 roku. W swoim zarządzie ma skatepark, przystań żeglarską, gminne centrum edukacji i rekreacji, a także kilka obiektów sportowych w Policach, Trzebieży i Tanowie. To właśnie na nich odbywają się różnorodne imprezy, na przykład Mistrzostwa Polski czy mecze reprezentacji województw i krajów piłkę nożną. Przez te 10 lat również stworzyliście wspaniałą bazę rekreacyjną, sportową, z której korzystają nie tylko mieszkańcy Polic, nie tylko mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, ale również będąc tu i siedząc tu przy prezesie i członku zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, również jego podopieczni z kraju. Na uroczystym podsumowaniu działalności wymieniono najważniejsze osiągnięcia ośrodka. Podziękowano także pracownikom, którzy każdego dnia przyczyniają się do jego działalności. Codziennie podpowiadają, jakie nowe wyzwania trzeba tworzyć, ażeby było lepiej. I również swoimi uwagami codziennie, nie dokuczają mnie, tylko codziennie mówią, co można było na danej imprezie poprawić. Ale naprawdę serdecznie wszystkim w tym momencie i z tego miejsca dziękuję. Na uroczystość zaproszeni zostali także przedstawiciele samorządu lokalnego, przedsiębiorcy oraz działacze sportowi. Rozlosowano nagrody i wręczono czek o wartości 1000 zł na zakup sprzętu sportowego dla najmłodszych mieszkańców Tanowa. To nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w turnieju piłki nożnej, który odbył się 18 października w Trzebieży.